Witam Państwa, Patryk Mirosławski. Dzisiaj wyjątkowo jesteśmy na stadionie Legii, na trybunie Gold. Radosław Gilewicz jest moim Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym dzisiaj zajmuje się Radosław Gilewicz? Na dzień dzisiejszy dużo spraw mam związanych z mediami przede wszystkim, bo jestem w kilku stacjach ekspertem, komentatorem. Nie wiem, czy reklamy tutaj mogę robić, czy nie. Tak, oczywiście. No i oczywiście. To jest Orange Sport, prawda? To jest... Nie, Orange, Orange teraz miałem tylko finał Pucharu Niemiec w Berlinie, ale ogólnie Eurosport, niemiecka Bundesliga, no Jense Plus teraz jako ekspert Liga Europejska i Champions League. No i dodatkowa taka funkcja, gdzie właśnie o godzinie 20 już jadę na reprezentację Polski do lat 15, gdzie jestem ambasadorem. Ta praca w telewizji to jest coś, co sprawia Ci, nie wiem, dużą frajdę? Czy traktujesz to jako obowiązek? Absolutnie nie jako obowiązek, frajdę przede wszystkim. I to jest... sam można powiedzieć, że sam siebie nie poznaję na swój sposób, bo prawda jest taka, że przez 14 lat będąc na Zachodzie funkcjonowałem w innym środowisku. Mam tu na myśli język przede wszystkim niemieckojęzyczny i ten powrót do Polski był, jakby powiedzieć, no, trudny dla mnie ze względu na to też, że jednak ten niemiecki język zabrał mi troszeczkę tych polskich słów, więc powolutku docieram się, tak bym to powiedział, więc uważam, że jestem na dobrej drodze, żeby było wszystko w porządku. Czyli wysoko oceniasz swoje umiejętności jako ekspert w telewizji, tak? No, oczywiście nie o to chodzi, że wysoko oceniam. No, przede wszystkim, jeżeli ktoś mnie zaprasza, to chyba to jest takie potwierdzenie, że ktoś chce ciekawego coś ode mnie usłyszeć i to jest dla mnie takie potwierdzenie, a nie, że ja się wymądrzam o coś. Chyba nie na tym to polega. To jest coś, co chciałbyś robić stale? Przez najbliższe lata? Nie wiem. Bo to jest to pytanie, które zadają sobie piłkarze kończąc karierę, prawda? Pewnie ty też sobie je zadawałeś. Co będę teraz robił? No bo świat się zmienia diametralnie. Absolutnie. Żyję chwilą, bym powiedział. Nie planuję, co będzie za miesiąc, pół roku, czy za rok, czy za dwa. Nie wychodzę tak daleko. No, nie spodziewałem się, że po prostu będę w mediach też i będę ekspertem, więc to jest dla mnie takie zaskoczenie, ale sprawia mi to, tak jak powiedziałem, no, sprawia mi to dużo przyjemność i jak długo będę zapraszany, no, to będę brał w tym udział. Trenerka, menadżerka to jest coś, co Ciebie nie interesuje? Czy to drugie już bardziej? Menadżerka tak. To jest to, co być może będę robił już na stałe, ale czy to będzie za 5, za 10 lat, no tego nie wiem. W każdym razie w tym momencie jest to, jakby to powiedzieć, jakiś tam pomysł. A wracając do tego wcześniejszego pytania, trenerka, absolutnie nie. Absolutnie nie. Nie, bo? Zawsze niebo. Niebo nie. Niebo nie, niebo po prostu, pomimo tego, że jakieś tam doświadczenie miałem, czy mam, bo pracowałem ze wspaniałymi trenerami, mógłbym to przekazać, ale jakoś nie widzę siebie w tej dziedzinie. Po prostu to musisz to czuć. Pamiętam, że kiedyś, jakieś 3 lata temu, trener Smuda widział mnie na takich treningach, gdzie wyszukiwaliśmy po Polsce, jeździliśmy i wyszukiwaliśmy talenty do Nike'a, gdzie akurat wtedy najlepszy piłkarz wyszukany przez nas miał w nagrodę jechać do Anglii, miał tam trenować z Manchesterem United. No i oglądając jeden z tych treningów, trener Smuda doszedł do wniosku, że muszę papiery trenerskie zrobić, więc ja przyjechałem do domu, przespałem się tą jedną noc, chyba będę trenerem. Być może właśnie zostałbyś zwolniony z Regensburga, żebyś został tym trenerem. Nie, i dokończę mój wątek. No, druga noc już nie była taka, że będę trenerem. Trzecia noc już kompletnie, ja powiedziałem, nie nadaje się do tego, więc to do mojego trenowania. Ile razy, bo jesteś tym ekspertem w telewizji, spotkałeś się z opinią w Polsce, być może w internecie, być może jakichś głupków, a wiemy, że ich mimo wszystko nie brakuje, oni chętnie oceniają pracę komentatorów i ekspertów. Co on takiego osiągnął, żeby oceniać innych piłkarzy? Spotkałeś się z czymś takim w Polsce? Oczywiście. Jest to, co właśnie powiedziałeś, że na każdym kroku spotykasz się z opiniami. Przede wszystkim będąc, jakby to powiedzieć, na świeczniku, to jesteś atakowany i to rzeczy są naprawdę niektóre. Ta krytyka, bo to może to nie jest nawet krytyka, to jest poniżej pasa niekiedy, ale się przyzwyczaiłem. Wydaje mi się, że mam też grubą skórę, że ta piłka nożna też troszeczkę mi odporniła i na pewne rzeczy patrzę z dużym dystansem. Aczkolwiek niektóre opinie rzeczywiście są nie do zaakceptowania, no ale co zrobić, nie będę... Ale to do Ciebie dociera, jak rozumiem, tak?
Docieram, ciężko staram uciec się, od tego. Ciężko uciec, ale powiem szczerze, że często jak się wypowiadam, czy daję jakąś opinię na bloga, no to nie czytam, co jest pod spodem, bo wiem, że to jest w większości negatywne. Ty miałeś fajną karierę? Bardzo trudne pytanie. Na miarę moich możliwości, jak sobie tak wspomnę, same początki, to uważam, że bardzo, bardzo fajna. Z drugiej strony jest żal na pewno, że nie udało się z reprezentacją, bo uważam, że mogłem więcej stanęło dać. Na 10 występach, prawda? Stanęło na 10 występach i mogło być lepiej. Tu jest taki niedosyt. To na pewno, i to jestem samokrytyczny. Nie uciekam od, jakby to powiedzieć, nie zwalam też na innych, ale z drugiej strony, no muszę powiedzieć, tak usprawiedliwić siebie po części. Nigdy nie miałem jakiegoś tutaj takiego większego wsparcia, jeżeli chodzi o trenerów i zawsze media mnie bardziej chciały w tej reprezentacji widzieć niż trenerzy. O którym trenerze mówisz konkretnie? Bo skończyłeś swoją przygodę w 2001 roku, prawda? Z reprezentacją, jeśli się nie mylę. Krótko przed wyjazdem do Czyli rozumiem, Korei. Że Engel. Nie, znaczy ja mam z nim dobry układ. Ja mam z nim dobry układ i na pewno w pewnych sytuacjach życzyłbym sobie wsparcia przed jednym czy przed drugim spotkaniem. Tego nie miałem. Nie chcę tutaj też, czy trener Wójcik, nie chcę, bo to było nie w porządku. Nie chcę już kopać po prostu to, co było. To już jest historia i po prostu nie byłoby fair z mojej strony. Ale mogłeś osiągnąć więcej w tej reprezentacji. Absolutnie, rozumiem, tak? absolutnie. Na ten potencjał, te umiejętności, które miałeś. Myślę, że tak, tylko że tak jak mówię, no, przyjeżdżając na kadrę, to nie zawsze miałem takie wsparcie, że okej, dzisiaj będziesz potrzebny, tak? Że okej, no wystawimy jego, bo musi, tak? Bo ten wypad, bo nie wiadomo, kto będzie grał i tak dalej, że nagle... No takie różne sytuacje były, bo przypomnę sobie o tym, do tej pory mi wszyscy wypominają mecz z Anglią, prawda, 99 rok. Prawda, ten nieszczęśliwy tutaj dla nas, dla mnie mógł być bardzo szczęśliwy, bo być może gdybym to strzelił tą bramkę na tym stadionie, przeżyłbym do historii. Przypomnę sobie tą sytuację, ale ja jeszcze kilka godzin przed tym spotkaniem w ogóle nie wiedziałem, że będę grał. Od samego początku było wiadomo, że Gilewicz jest za niski na Anglików. Wszyscy wypominają mi tę sytuację, a nikt nie pamięta, że ja rozegrałem naprawdę fantastyczne spotkanie. I jeden z komentatorów, chyba był Darek Wdowczyk, powiedział, że narodził nam się polski ołem. A nikt mi później po tym meczu tego nie mówił, że po prostu, że to było dobre spotkanie, tylko że wszyscy ze mną pojechali, bo tę sytuację nie wykorzystałem. Fakty mają rację jak najbardziej. A to jest sytuacja, która ci się śni po nocach? Nie, bo nie wiem, przychodzisz na ten stadion tutaj i myślisz sobie, kurczę. Nie. Przecież ja jeszcze później miałem 10 lat grania i faktem przy okazji meczów z Anglią, no to wszyscy przypominają, jakby ten Gilewicz tą bramkę strzelił, to byśmy przeszli do historii. Tylko wiesz, co sobie myślę, Radek, że my takich sytuacji to mieliśmy mnóstwo. Jakby się udało, jakby teraz Błaszczykowski trafił z Mołdawią, a jakby coś... Lubimy powracać właśnie do takich tych i wypominać, ale już zaakceptowałem to i naprawdę nie szukam winnych, żal jest jakiś tam, ale nie chodzi o to, że przez nich, że mi się nie udało, absolutnie nie, to byłoby nie w porządku. A kariera klubowa? Jak ją oceniasz? Wydaje mi się, że na miarę moich możliwości, powtarzam, absolutnie tak. Ja nigdy nie grałem w żadnej kadrze młodzieżowej, czy nawet kadrze Śląska, gdzie ten... Byłem wyróżniającym piłkarzem, ale nigdy mnie jakoś tak nie dostrzeżono. Mimo wszystko wyjechałem zaraz po tej olimpiadzie, gdzie chłopcy przyjechali w 92 roku jako olimpijczycy, wicemistrzowie olimpijscy. A mimo wszystko mi, temu Radkowi udało się wyjechać przed tymi piłkarzami, a oni byli tym towarem eksportowym, tak, który miał wyjechać. Większość powyjeżdżała, zrobiła fantastyczne kariery, ale ja między nimi też jakoś tam przycisnąłem, można powiedzieć. Ale brakowało wielkiego klubu, prawda? Brakowało wielkiego klubu. Być może nie wystarczyło, prawda? Czegoś nie wystarczyło. Czego? Nie umiejętności? Wiem. Czy nie? Bo wiemy, że też trzeba mieć trochę szczęścia, prawda? Szczęścia też. Ja uważam, że będąc VfB Stuttgart, to też dla mnie to już wielki klub. VfB Stuttgart to jest wielki klub i mimo wszystko będąc tam, naprawdę smakowałem wielkiej piłki. W Karlsruhe również, aczkolwiek ten sezon, ten będąc w Karlsruhe, skoczył się dla nas fatalnie, bo spadliśmy. Po 6 kolejkach byliśmy liderem tabeli, a spadliśmy po 34 spotkaniach. Także to też taki smaczek tego, wzloty i upadki.
Ale uważam, że mimo wszystko zawsze stąpałem po ziemi i wydaje mi się, że być może ten VfB to był szczyt moich możliwości. Mhm. Jesteś blisko niemieckiej piłki, mówisz, komentujesz ją w Eurosporcie. Jak sobie, nie będę Ciebie pytał, czy Lewandowski przejdzie, czy nie przejdzie, czy już przeszedł, czy jeszcze nie przeszedł, bo wszyscy o to pytają. Jak Ty sobie słuchasz tej sagi, to co sobie myślisz? Kto w tym wszystkim jest nienormalny? Jest nienormalny, że stracił głowę? Dziennikarze, Lewandowski, jego agent, nie wiem, Bayern? Wszyscy po trochę, bym powiedział. Wszyscy po trochę i to idzie, wszystko działa teraz na niekorzyść dla Roberta. Mhm. I powiem szczerze, że w tym momencie, czytając niemieckie media, czytając niemieckie opinie wszystkich ekspertów w Niemczech, ta otoczka wokół Roberta zrobiła się bardzo negatywna. O ile wcześniej wszyscy mówili o Robercie Lewandowskim, o tym piłkarzu, który grał znakomicie, strzelał bramki najlepszym, i należy do najlepszych napastników na świecie, to tyle teraz słyszymy opinię, idź, ty masz jeszcze kontrakt, musisz, przypominają wszystkie takie brudy, takie rzeczy, które nie powinny być wokół Roberta. A widziałbyś go w innej lidze, nie wiem, w Anglii na przykład, bo Quinton Fortune, z którym rozmawiałem, mówi Manchester United, to jest klub dla Lewandowskiego. No Robert przede wszystkim, idąc do któregoś z tych wielkich klubów, czy to jest Barcelona, Real, Manchester, jak mówił Roman Kołtoń, dlaczego nie Barcelona, prawda? Nie, nie, to musi się liczyć z ogromną konkurencją. I to jest na dzień dobry. To co miał Borussia Dortmund. I konkurencja jest przeogromna, bardzo dobra i z tym sobie musi poradzić. A jeżeli tą konkurencję wygra, to musi jeszcze przede wszystkim grać to co grał w Borussia Dortmund. I pytanie jest teraz takie, czy on sobie z tym poradzi. No, wydaje mi się, że te możliwości ma. Mentalnie też jest przygotowany na to. Pytanie teraz jest takie, czy do tego odpowiedniego klubu, do którego trafi, będzie też pasował do systemu, bo to jest bardzo ważne. Wreszcie są trenerzy już, którzy o ile jeszcze kilka miesięcy w Manchesterze City nie było trenera, w Manchesterze United też jeszcze nie było po odejściu Fergusona, po odejściu Chelsea też jeszcze nie było, to teraz już są trenerzy, którzy już, można powiedzieć, jeden czy drugi widzi go w tym systemie. To też jest bardzo ważne, bo jeżeli działacze sami kupią bez trenera, a dopiero później trener przychodzi, to może się tak skończyć, że trener powie, okej, mi nie pasuje kompletnie, ja nie chcę tego piłkarza. Tak, ale zgodzimy się, że to jest chyba jedyny polski piłkarz, którego nie boimy się polecić żadnemu klubowi świata, prawda? Jesteśmy dumni z tego, to trzeba też powiedzieć. My naprawdę jesteśmy, przyjeżdżają zagraniczni piłkarze, I mamy się czymś pochwalić, tak? To jest jakby to powiedzieć, że tak brzydko powiem, ale to jest towar, który jest znany, tak? To jest piłkarz, który wszyscy znają, wszyscy podziwiają, wszyscy naprawdę mają bardzo dobrą opinię o Robercie, więc to jest taka naprawdę dobra wizytówka Polski na całym świecie. Tylko że idzie w to na dzień dzisiejszy w troszeczkę w złym kierunku. Przechodzi ten Robert z tego, ta opinia o tym piłkarzu na jako towar, który jest teraz takim, stoi po środku i rzucany na prawo, na lewo. Ty dołączasz się do chóru ludzi, którzy liczą minuty bez bramki Lewandowskiego w reprezentacji, czy to jest głupie? Mi też liczono. No wiem. Mi też liczono. To jest głupie. To jest głupie. Ja uważam, że nie zgodzę się na pewno z tym, że komuś się nie chce, że ktoś... Ja wiem, że dziennikarze są od tego, żeby po prostu rozliczać, tak? Poszczególnych piłkarzy, od asyst, od bramek, to co robią, to co już teraz te możliwości są, to co przebiegają, ile podań są dobrych, ile jest niecelnych. Te możliwości są szerokie. Mamy naprawdę znakomitego piłkarza i powinniśmy się cieszyć, powinniśmy stworzyć wokół niego naprawdę dobrą drużynę. I w pewnym momencie, jeżeli ta drużyna już będzie na swój sposób funkcjonowała, no to wtedy też musimy krytycznie spojrzeć na Roberta. Jeżeli nie będzie strzelał, ale wydaje mi się, że jeżeli Robert będzie też dobrze obsługiwany w przodzie, to już dobre bramki strzelał. Taki bardzo ważny dla naszej reprezentacji. W którą stronę zmierza ta reprezentacja? Na razie jest taki zastój, bym powiedział. My szukamy, my jesteśmy cały czas w szukaniu tego optymalnego zestawienia, my jesteśmy w szukaniu swojego stylu, ale tego stylu jeszcze, jakby to powiedzieć, nie mamy. Wejdę Ci słowo, nie wiem, czy my szukamy stylu, cały czas powołując innych piłkarzy. Bo ta reprezentacja nie ma kręgosłupa, nie wiem, czy się zgodzisz, bo mówimy o trójce z Borussii, ale z drugiej strony ewentualnie bramkarz. Tak, ale z drugiej strony nie zgodzę się z tym, że na przykład powinniśmy coś budować. W reprezentacji nie powinno się czegoś budować, trzeba żyć przez najbliższe spotkania, bo dzisiaj mam piłkarzy takich, a za
pół roku tych piłkarzy już nie mam, tak? Mhm. Bo, albo pozmieniali kluby. Znaczy ja wiem, nie o czym grają. Ty mówisz. Wiesz, o co tak chodzi. Ja wiem, bo Boniek też mówi to, co ty, i ma rację, że on potrzebuje piłkarza, który jest dobry w danej chwili. Dokładnie. A nie piłkarza, który będzie stanowił o sile tej Dokładnie. Reprezentacji za rok czy za dwa lata. Tylko pytanie, czy my takich piłkarzy mamy, Radek? Bo mam wrażenie, że nie. A czy my być może też na dzień dzisiejszy nie oczekujemy za dużo od naszej reprezentacji? Ja wiem, że my oczekujemy od Mołdawii, z Mołdawią musimy wygrać. To nie ulega wątpliwości. Na pewno oczekujemy więcej niż pokazali. Niż na dzień dzisiejszy. Z Ukrainą, nie wiem, 2 kilometry stąd na Stadionie Narodowym. Zgodzę się. No bo zgodzę to była żenująca historia. Zgodzę się. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że takie spotkania to są najgorsze do rozegrania w momencie, kiedy jesteś po tak dobrym spotkaniu z Anglią już nabuzowany, jesteś naładowany tą energią, pozytywną energią, tak, że może stać. To było dobre spotkanie z Anglią, to by wygrali, bo mecz z Anglią był do wygrania. Po 30 sekundach dostajesz bramkę na dzień dobry, a po 7 minutach na 2-0 i jest po drużynie. Jeżeli nie masz odpowiednich typów w drużynie, takich, którzy, mam tutaj myśli, którzy rządzą w szatni, którzy potrafią też złapać na boisku, no to ciężko jest, bo wtedy każdy chce dobrze wyglądać. Mhm. Mamy dużo indywidualistów, a nie mamy wtedy drużyny. I tak było w meczu z Ukrainą. Zgodzisz się, że w czasach, kiedy ty grałeś w tej reprezentacji, grywałeś, pogrywałeś, zwał jak zwał, jednak tych liderów było dużo. Tam można powiedzieć, że większość drużyny to była taka, która jak nie szło ekipy, to potrafiła krzyknąć. Dodam do tego jeszcze. Aha. Większa konkurencja, większa możliwość. Tutaj trenerzy mieli wybór na każdą pozycję. Wiesz co, bo ja się nie widzę w roli kapitana, twojego znajomego pewnie Błaszczykowskiego, którego pozdrawiamy i szanujemy jego umiejętności. Ja nie widzę w jego osobie człowieka, który stanie, krzyknie, zmobilizuje tych piłkarzy. Bardziej, a widzimy innego? Bardziej widzę go w roli później marudzenia przed kamerami, niestety po meczach. I to jest pytanie, czy my takiego piłkarza dzisiaj mamy? Czy tym piłkarzem jest nasz kapitan Błaszczykowski według ciebie? Znaczy ja uważam, że to jest, że kapitan to, że to jest ważna funkcja jak najbardziej, ale oprócz tego on musi mieć ludzi, którzy chcą jeszcze z nim współpracować, tak? Bo co z tego, że na przykład ty jesteś kapitanem, chcesz coś zrobić, tak? A ciebie nie traktują też poważnie. Nie mam na myśli akurat teraz, że z Kubą tak jest, tylko że ty musisz mieć oprócz tego jeszcze 2-3 ludzi, którzy również z tobą pociągną resztę drużyny. Bo mówimy o grupie ludzi 22 piłkarzy, bo przeważnie taka grupa ludzi jest powoływana. I tutaj trzeba stworzyć dobrą też atmosferę, bo ta atmosfera jest bardzo, bardzo ważna. Wspomniałeś o tych latach, kiedy ja miałem jeszcze, grałem, czy byłem w reprezentacji. To rzeczywiście była naprawdę rzesza fajnych ludzi, grała w fajnych klubach, bardzo dobrych klubach, ale również miała piłkarzy, którzy... Nie był ten jeden Tomek Hajto z takim zadziornym charakterem. Nie był Piotrek Świerczewski, tak? Był jeszcze Jacek Bąk, byli inni piłkarze, którzy... Też wcześniej pokolenie Jurek Romka Dudek, Koseckiego, tak? Choćby, prawda? To było kilku piłkarzy. A teraz na dzień dzisiejszy ja uważam, że w naszej reprezentacji nie mamy tylko kilku, tak? Jest może jeden, dwóch, ale reszta to już jest jakby... Mhm. Ja mam wrażenie, że za bardzo skupiona na własnej grze. Że brakuje nam takich... Mówimy o piłkarzach, którzy potrafią przeżyć. Takim piłkarzem niewątpliwie jest Wasilewski. To jest pytanie. Czy Wasilewski, nawet bez formy, nie grający w klubie, ale potrafiący złapać tę drużynę za kark w szatni, jest nam potrzebny? Przykład daję. Niekoniecznie Wasyl, ale tacy piłkarze jak on. Na pewno tak, ale to pytanie jest takie, na pewno taki piłkarz jest potrzebny, zgodzę się, tylko że nie możemy powoływać takiego piłkarza tylko ze względu na atmosferę. Tak? No właśnie. Ja muszę jako trener też wiedzieć, że on mi coś da, tak? Że moje reprezentacje oprócz tego, że w szatni będzie trzymał mi wszystkich krótko, czy też będzie dbał o tą dobrą atmosferę, ale również w tym trudnym momencie, nie musi grać od początku, ale w tych trudnych momentach wejdzie mi w takich ważnych sytuacjach i wiem, że mogę na niego liczyć, tak? Że on będzie tym piłkarzem, że nie tylko dobrze zagra, ale resztę też pociągnie. Mhm. To są bardzo ważne aspekty, ale to pytanie nie jest do mnie, bo ja nie jestem w tym momencie odpowiednią osobą, żeby na to odpowiedzieć. I nie będziesz trenerem, jak ustaliliście. Absolutnie nie i nie oczekuję ode mnie tutaj deklaracji. Fornalik ciągle z nami, czy już bez nas? Ja uważam, że pozwólmy już do końca tych eliminacji poprowadzić, tak, trenerowi. Rozliczmy zawodników i jego również po zakończeniu tych eliminacji. Nie ma co budować, grajmy, skupiajmy się przede wszystkim na najbliższe spotkania. I na tym to jest, na tym skupmy się. A co będzie w listopadzie czy w październiku, to już jest przyszłość, więc troszeczkę spokoju,
i zachowywajmy troszeczkę tą zimną głowę. Nie wiem, czy nie uderzysz mnie po tym pytaniu, bo Fornalik mówisz ciągle z nami, ale jak już go zabraknie, a wiemy, że zabraknie, no bo na mistrzostwa nie pojedziemy i to jest fakt. Trener z zagranicy czy Polski? Powiem Ci, no nie mam takiej jednoznacznej opinii, tak, że to musi być trener. Ja uważam, że list dobry, jeżeli będzie pasował, to niech będzie trener z Polski, tylko czy mamy teraz takich na dzień dzisiejszy? Nie chcę gdybać, czy ten się nadaje, bo każdego dnia słyszymy, ten jest wolny, ten jest wolny. Widzieliśmy w przeglądzie ostatnio sportowym 10 chyba nazwisk, kto ile zarabia, kto może przyjść, kto by był zainteresowany i tak dalej. To są spekulacje, te lubią media. Ja takiego swojego faworyta nie mam, póki co jeszcze na dzień dzisiejszy jest trener. No i czas, żeby PZPN wybrał selekcjonera, a nie media, prawda? Wreszcie, bo tak mam wrażenie, że przez lata to było, chociaż nie, z Fornalikiem było trochę inaczej może, ale... No tak to też powinno wyglądać, tak to wygląda w cywilizowanym kraju i niech to tak również u nas będzie wyglądać. Człowiek wielu talentów, sędzia, komentator, ekspert, może menadżer, na pewno nie trener. Radosław Gilewicz, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Był moim i Państwa gościem.